Hej Kevin, zamiast ja w spółce Fulki. Czemu dzisiaj jest odcinek, a nie w sobotę? W sobotę też będzie, ale dzisiaj specjalnie dla was nagrywam dodatkowy odcinek. Bo mam tutaj paczkę. Taka paczka mała, ale ciężka. Zastanawiacie się pewnie, co w niej jest. No właśnie, zaraz o tym się dowiecie, ale pierwszy zostawcie subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę pod tym filmem i zapraszam was jeszcze do zasubskrybowania mojego drugiego kanału z grami, link w opisie. A my już zaczynamy. Mamy tutaj paczkę, mamy tutaj nożyczki, będziemy ciąć, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Tutaj, bo no, już wziąłem nożyczki, bo wiecie, jak zawsze się męczę z otwieraniem tych rzeczy. Na przykład jakiegoś batona, co trzeba otworzyć na filmie, to zawsze już muszę się z tym męczyć i robić cięcie. Dobra, widzowie, ja na razie wam tutaj zrobię cięcie, bo nie chcę, żebyście zobaczyli tutaj jakieś dane, bo to jest taka naklejka. I jak to otworzymy, od razu wam to pokażę. No i widzowie, tak na to czekałem, ale czekajcie, co to jest? Nie wiedziałem, że tutaj dodadzą jakieś gratisy, ale tak, thank you. To jest strona, nam wysłała podziękowania, że kupiliśmy ich, tak jakby, no, produkt z ich sklepu. No i dostaliśmy jeszcze takie łapki, to się jak rzuci, to się tak śmiesznie przyklejają. Aż 3. To są takie gratisy, myślę, że po prostu kupiliśmy z ich sklepu. Ale tutaj już leży ta rzecz, na którą czekałem tak długo, bo to przychodziło z Chin, widzowie. Z Chin zamówiłem rzecz. Kosztowała ona 98 zł. Tak, wydałem prawie 100 na tą rzecz, ale co to wreszcie jest? Uwaga, zostawcie widzowie łapkę w górę. Nie uwierzycie, nie uwierzycie. Zgadnijcie, co jest popularne na shortach. Na shortach na YouTubie. Nie, to nie jest ten facet, który robi gigantyczną kubkę. Nie, to nie jest on. Tutaj już mam przygotowane i uwaga, Monkę Man, czy Monkę Kong, no jakoś tak, w każdym razie to jest on. Tak długo na niego czekałem, bo jakieś naprawdę 3 miesiące. Tutaj widzicie, po chińsku coś jest napisane, tutaj wszystko po chińsku, ale mi on, to wszystko nie jest potrzebne, bo ja po prostu muszę go wyjąć, bo to jest naprawdę rzecz, na którą wydałem stówę prawie. O, taki miękki. O, patrzcie. Ciężki trochę. Pupę ma oczywiście. Wielkie takie łapy. I on was pobije, jak nie zostawicie łapki w górę i suba. Oczywiście. Śmierdzi chińskim takim plastikiem chińskim. Nie wiem, jak śmierdzi chiński plastik, ale musicie jeszcze zobaczyć. Bo ludzie, pierwsze, tak, śmieszna muzyczka, pyk, pyk, ściskają pupę, zrzucają go na przykład z balkonu i on się tak śmiesznie rozplaskuje. Musimy zobaczyć, czy nasz też się śmiesznie rozplaszcze. Pierw zrzućmy go z takiej wysokości. Tak, śmiesznie się rozpłaszczył. Oczywiście da się go odnowić tutaj, cyk, cyk. Oj, po prostu on musi mieć normalną głowę, a nie taką dziwną. I już idziemy, bo tam mamy schody za mną. Nie wiem, czy widać. Tutaj jest taki słup... Poczekaj, bo ja mam odwrotny kamerę. Tutaj jest taki słupek i tam właśnie są schody i my tam teraz idziemy. Oczywiście zrzucimy. I uwaga, mam tutaj schody. Nie wiem, czy wreszcie wrzuciliśmy ten film, ale tutaj kiedyś spadł. Tam jakieś są rzeczy stare. I właśnie tam są schody. Tutaj widzicie, jakbyście tylko byli ślepi trochę, to wam jeszcze pokażę palcem. Tutaj mamy oczywiście Monkę Konga. Dobra, zrobimy to tak, jak wszyscy ludzie na YouTubie. Tu, 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 tu.
Ale walnął. Tam mamy żarcie dla kota. Ale idziemy tutaj powolutku, żeby nie spaść. I faktycznie, patrzcie. Patrzcie, jak on się spłaszczył. To jest jakaś deska teraz. Ta cała mąka, bo to jest mąkę, to ma w środku mąkę, co nie? Ona cała wyleciała z niego. W sensie, bo jak spada, no to leci na jedną stronę ta mąka, a potem jak spada na przykład, no jakby spadł na bebech, to by miał spłaszczony bebech, ale jak spadł na plecy, to ma spłaszczone plecy. Ciekawe, co by się stało, gdyby spadł na głowę. Chociaż to już widzieliśmy, że jak spadł na głowę z małej wysokości, to też mocno się wgniótł. No nie wiem, nie wiem. Naprawdę cieszę się, że wreszcie mi przyszedł, bo długo, naprawdę długo na niego czekałem. Ale mamy wreszcie Monkemana. Ja jeszcze dałem sobie takie wyzwanie. Dałem sobie takie wyzwanie, że jakikolwiek film z tym małpisonem, zobaczy na YouTubie jakikolwiek shorts albo jakikolwiek film do tej muzyki. Bo wiecie, tam jest taka śmieszna muzyczka i coś tam spadającego, muszę dać temu łapkę w górę, nawet gdyby to było bardzo dziwne. Na razie dotrzymuję słowa i każdy film, który zobaczyłem z Monkiem, no z małpisonym, będziemy go tak nazywać, polubiłem. Ale ich jest 100 tysięcy. Ponad, albo nie wiem, prawie 100 tysięcy. Coś takiego. Więc ja naprawdę nie wiem, czy mi to się uda, ale to był tylko taki film, gdzie odpakowujemy Monkiego i ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie niedługo. Fajny na pewno będzie. Monkę z wami się już żegna. Zostawcie suba, lajka, wpadajcie na mój drugi kanał, zgrabi link w opisie. No i co? Tyle właściwie.